Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damicie. Ze mną w studiu jest pan Adam Duszyk, przewodniczący radomskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy Radia Rekord i telewidzów w Telewizji Dami. Panie przewodniczący, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni idą razem do najbliższych wyborów. Wczoraj odbyło się już spotkanie liderów tych ugrupowań. Pana zdaniem to będzie dobra współpraca? To jest bardzo dobry pomysł i to będzie bardzo dobra współpraca, dlatego że oba ugrupowania mają tożsame programy. Oba ugrupowania definiują się jako ugrupowania centroprawicowe. I ta świeżość ruchu i partii Szymona Hołowni tutaj wniesie naprawdę dużo dobrego. Natomiast my ze swojej strony jako PSL dajemy bardzo solidne struktury w terenie, których Hołownia jeszcze nie ma, jeszcze nie zbudował, a bez tego nie da wygrać się wyborów, szczególnie tych wyborów samorządowych. No właśnie, mówiąc szczerze, obserwując i dowiadując się o tym, że do takiej współpracy dojdzie, no ja byłem dość mocno zaskoczony, myślę, że nie tylko ja, no bo jednak wydawało się, że Szymon Hołownia będzie szedł chociażby z Platformą Obywatelską, niekoniecznie z PSL-em. Czy temu połączeniu, temu porozumieniu nie przyświecała taka idea, że Szymon Hołownia, Polska 2050, elektorat miejski, a Polskie Stronnictwo Ludowe, elektorat mieszkający na wsi? No to też rzeczywiście. No ja z tego w ogóle bardzo się cieszę, dlatego szczególnie w kontekście Radomia, dlatego że koleżanki i koledzy z ruchu Polska 2050 w Radomiu mają aż 15% poparcia. To jest bardzo solidny wynik. My w tej chwili też rośniemy w siłę, bo jak obejmowałem struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego w marcu ubiegłego roku mieliśmy 0,9%, a w tej chwili zbliżamy się już do 4% poparcia w Radomiu. Także wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Czyli mieszkańcy potrzebują zmian, potrzebują nowych twarzy w polityce, na scenie politycznej. Czy to będzie też oznaczało, że będą wspólne listy? No tak, to na pewno będą, finał będzie tego taki, że będą wspólne listy do Sejmu, na pewno. I w wyborach samorządowych myślę, że tak, chociaż w wyborach samorządowych jeszcze z koleżankami i kolegami z partii Polska 2050 jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat tutaj w Radomiu. Mhm. Czy to oznacza, że jeszcze ktoś do tego porozumienia może dołączyć? Mówię tutaj o innych ugrupowaniach, ruchach politycznych, czy raczej już zamykacie się tylko na współpracę no, w tym kształcie, który obecnie zawiązano? Nie zamykamy się na współpracę. Ja cały czas myślę jeszcze także o współpracy z Platformą Obywatelską. Jest to możliwe? Na poziomie lokalnym na pewno, natomiast na poziomie centralnym myślę, że nie, dlatego że o wiele korzystniejsze jest pójście do wyborów w dwóch blokach. Ten centroprawicowy blok musi pójść oddzielnie, dlatego że jeżeli tego nie zrobilibyśmy, to gubimy głosy elektoratu centroprawicowego o poglądach konserwatywnych, bo on nam wtedy ucieka do Prawa i Sprawiedliwości. Listy wyborcze już są przygotowane? Listy wyborcze są przygotowane. Jesteśmy już, byłem ostatnio na posiedzeniu prezydium w Warszawie, mamy wszystkie listy gotowe do samodzielnego startu, na wypadek gdyby nie było takiej koalicji, nawet są już ustalone jedynki w poszczególnych okręgach wyborczych. To kto będzie tutaj u nas w Radomiu i u nas, w naszym okręgu na ziemi radomskiej? Na ziemi radomskiej to jest okręg numer 17, tutaj jedynką będzie poseł Mirosław Maliszewski. A jeżeli chodzi o wybory do Senatu? Jeżeli chodzi o wybory do Senatu, to tutaj ja mam nadzieję, że powstanie ten pakt senacki i tutaj ostatnio startowała kandydatka z Platformy Obywatelskiej, Marta Michalska, i myślę, że tak pozostanie. Wcześniej chcieliśmy negocjować dla nas też to miejsce, ale ostatnio zrobiliśmy bardzo szczegółowe badania sondażowe i stwierdziliśmy, że jednak nie mamy szans tutaj i wycofujemy się z tych negocjacji i będziemy popierać naszego koalicjanta. A kto będzie w okręgu obejmującym ziemię grójecką między innymi kandydatem do Senatu? Myślę, że radny Leszek Przybytniak, ale to jeszcze nie zostało do końca postanowione, ale myślę, że tak, że tutaj on będzie
wystartował w tym pakcie senackim. Mówił pan o tym, że Mirosław Maliszewski będzie jedynką. To już jest po ustaleniach z Polską 2050? Czy ta kwestia może się zmienić? To może się zmienić, dlatego że... Ale myślę, że no, ta pozycja posła Maliszewskiego, jego dorobek i wyniki, jakie osiąga w wyborach, czyli ponad 12 tysięcy głosów, pozwoli mu zachować to miejsce. Natomiast jeżeli będzie koalicja, a jestem przekonany, że będzie, z Szymonem Hołownią, no to wtedy będziemy negocjować oczywiście te miejsca i zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Mówi pan, że poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu i też na ziemi radomskiej rośnie. Jakimi postulatami będziecie chcieli jeszcze przekonać mieszkańców przed wyborami, żeby wam zaufali i głosowali na was, czy to w wyborach parlamentarnych, czy samorządowych? No właśnie stawiamy na takie bardzo proste rozwiązania, które rozwiązywałyby wszystkie największe problemy naszego kraju. Takim największym problemem jest katastrofa demograficzna, która nam grozi, i fatalna sytuacja ekonomiczna Polaków, i zbieramy w tej chwili podpisy i to idzie nam całkiem dobrze pod takim obywatelskim projektem ustawy Uczciwy Plan dla Polski, i tam mamy takie trzy pomysły. Pierwszy dotyczy tanich kredytów na 1,5% dla młodych ludzi, którzy na wkład własny dostaliby pieniążki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 150 tysięcy złotych i później stały kredyt oprocentowany na 1,5%. Drugi punkt naszego programu to dziedziczenie emerytur, tak żeby osoba, której zmarł współmałżonek, mogła sobie wybrać tą wyższą emeryturę i pozostawić 50% tej niższej. No i trzeci postulat dla ludzi młodych, także przedsiębiorczych. Chcemy, aby dodatkowe umowy cywilnoprawne nie były oskładkowane, tylko pierwsza umowa, żeby była składkowana, natomiast tam, gdzie ludzie sobie dodatkowo dorabiają, pracują dodatkowo na drugim czy trzecim etacie, żeby te umowy już były zwolnione ze składek ZUS-owskich i żeby nie było podatkowane. I to są naprawdę takie bardzo przejrzyste, proste, klarowne rozwiązania. Zbieramy podpisy. Pod koniec marca chcemy złożyć taki projekt obywatelski w Sejmie. I to są nasze główne założenia programowe. A w jaki sposób ma to rozwiązać problem demograficzny? No bo o tym pan przed chwileczką powiedział. No problem demograficzny wprost. No, młodzi ludzie nie decydują się na zakładanie rodzin, dlatego że mają problem z uzyskaniem mieszkania. Dzisiaj, żeby otrzymać zdolność kredytową na mieszkanie, trzeba mieć dochody netto w wysokości 8-9 tysięcy na parę. I niewiele rodzin jest po prostu na to stać. Poza tym uzbieranie wkładu własnego jest rzeczą już tak karkołomną i niemożliwą. Dlatego chcemy, żeby to Bank Gospodarstwa Krajowego pomagał młodym rodzinom i refundował ten wkład własny. No i bardzo niskie, stabilne oprocentowanie, tak żeby ten młody człowiek nie bał się założyć rodziny i nie bał się tego, że za 5 lat coś się zmieni i nie będzie w stanie spłacać takiego kredytu. Czyli nie będzie powtórki, pana zdaniem, z programu Mieszkanie Plus i tego, co teraz słyszymy, że no, czynsz bardzo mocno za mieszkanie wzrasta i rodziny mają problem z jego opłaceniem, co w konsekwencji prowadzi do tego, że te mieszkania opuszczają. No, gdyby się udało wprowadzić te rozwiązania, które proponujemy, nie byłoby takiego problemu, bo młody człowiek dostałby pieniążki na wkład własny, mógłby zaciągnąć nisko oprocentowany kredyt z gwarancją takiej, a nie innej kwoty do spłaty i mógłby bezpiecznie myśleć o swoim domu, o swoich dzieciach, o rozwoju własnej rodziny. Mówimy o wyborach parlamentarnych. Co w takim razie z wyborami samorządowymi? Czy jako Polskie Stronnictwo Ludowe podtrzymuje pan to, co powiedział goszcząc u mnie wcześniej w studiu, że nie będziecie prawdopodobnie wystawiać swojego kandydata? To się zmieniło? Będziecie sami startować? Czy na przykład poprzecie we współpracy przedstawiciela Polski 2050? No tutaj teraz scenariusze trochę się zmieniły. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Albo będziemy popierać, tak jak deklarowałem, kandydata obecnego prezydenta, jeżeli będzie startował, Radosława Witkowskiego, albo no, zobaczymy, jakie będą ustalenia jeszcze w centrali, czy te wspólne listy w ogóle powstaną, i takie decyzje podejmiemy też po rozmowach z aktywem Polski 2050 w Radomiu, czy będziemy popierać ich kandydata, jeżeli też tego swojego kandydata będą wystawiać, bo to jest jeszcze też wszystko płynne. Jeżeli poprzecie prezydenta, to na przykład będzie pan chciał, żeby nie wiem, stworzyć wspólną listę na przykład do Rady Miejskiej? No właśnie zobaczymy, bo teraz ta sytuacja się
zmieniła. Wcześniej planowaliśmy troszeczkę inaczej, dlatego że w Polskim Stronnictwie Ludowym jest też tak, że mamy bardzo dużą dozę takiej swobody i elastyczności, jeżeli chodzi o tę politykę taką samorządową, którą tutaj prowadzimy. Natomiast w tej chwili zacieśnia się ten sojusz z Polską 2050 i jeżeli taka koalicja powstanie, no być może dostaniemy też jakiś sygnał do bliższej współpracy tutaj na tym polu lokalnym. No jesteśmy otwarci na różne scenariusze. No tak czy inaczej koalicja z Platformą Obywatelską na różnych szczeblach samorządu, czy tym szczeblu centralnym, ona i tak będzie, bo nawet koalicja PSL-u i Polski 2050 nie gwarantuje skutecznego przejęcia władzy. To bez Platformy Obywatelskiej jest niemożliwe. Także ta współpraca z Platformą też układa nam się bardzo dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie, cały czas rozmawiamy o wszystkich sprawach, które wspólnie podejmujemy. Odnoszę wrażenie, że tak nabraliście wiatru w żagle po tym ogłoszeniu współpracy z Polską 2050, tak jakbyście uwierzyli jeszcze bardziej w swoje możliwości. No bo to jest bardzo korzystne, dlatego że taki blok daje nam poparcie na poziomie między 15 a 20%. W tym momencie staniemy się trzecią siłą polityczną w kraju, jeżeli do takiego sojuszu dojdzie i jeżeli uda się stworzyć też wspólny, sensowny program, w który Polacy uwierzą i będą chcieli go poprzeć. Mm-hmm. Jakub Kowalski, radny Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, mówił o tym u mnie w studiu, że pan marszałek Adam Struzik jest już zbyt długo na tym stanowisku, że przydałaby się zmiana, bo po prostu brakuje mu już kreatywności po tych latach i dziwił się Platformie Obywatelskiej, która ma większość w Sejmiku, że mimo koalicji pozwoliła na to, żeby marszałek był z PSL-u. Czy pana zdaniem rzeczywiście potrzebna jest zmiana, świeża krew, nawet jeżeli chodzi o PSL i to stanowisko? Uważam, że taka zmiana nie jest potrzebna, wręcz byłaby szkodliwa. Na marszałka Struzika w ostatnich wyborach zagłosowało 87 tysięcy wyborców, także jest najbardziej popularnym politykiem, więc... Rozumiem, że to automatycznie mu daje, pana zdaniem, już to znaczy, mandat no to też tego, żeby czymś, być marszałkiem. O czym świadczy, jeżeli kogoś popiera 87 tysięcy osób, wierzy w to, co robi, no to nie widzę tutaj jakiegoś spadku kreatywności, tym bardziej jak patrzymy na te inwestycje, które w województwie mazowieckim w tej chwili będą realizowane w tej kolejnej transzy też tych dotacji unijnych 21-27, to ja tu nie widzę żadnego braku kreatywności. A no taka już jest rola tego ugrupowania, które jest tak zwanym języczkiem uwagi, a PSL pełni taką rolę w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, że no to ta partia, mimo że jest mniej liczna, no stawia warunki. Tak to wygląda. Nie wiem, czy pan pamięta też kiedyś taką sytuację z 97 roku, gdzie AWS miał 201 posłów, a Unia Wolności miała tylko 60 i to Unia Wolności rządziła krajem, bo to ona decydowała jako tak zwana partia środka, partia obrotowa, która w takiej sytuacji dyktuje warunki. Poza tym my w tych kolejnych wyborach samorządowych prawdopodobnie, bo sondaże na to wskazują, zwiększymy swój stan posiadania w Sejmiku o jeszcze jednego radnego. Także tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach samorządowych stanowi trzecią siłę w naszym województwie. Czyli mamy można spodziewać się, że marszałek Struzik na swoim stanowisku pozostanie. No tak marszałek deklaruje, że jeszcze chciałby jedną kadencję pełnić tę funkcję. Mhm. Na koniec panie przewodniczący, Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego, przyjedzie do Radomia 1 marca. Czego ma dotyczyć to spotkanie? Bo to będzie spotkanie niepartyjne, tylko będzie to spotkanie otwarte dla mieszkańców. Tak, bardzo serdecznie zapraszam. 1 marca w środę o godzinie 17 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Spotkanie otwarte z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zapraszamy wszystkich, bo nie będzie to spotkanie partyjne. Nawet prezesowi bardzo zależy, żeby zapraszać ludzi z innych środowisk. Planujemy, przygotowujemy około 300 miejsc, także wszyscy się zmieszczą w takiej też innej formule, bo tam krzesła będą ustawione w kole, będzie można zadawać pytania, rozmawiać, prezes zostanie tak długo, jak będzie potrzeba, no i będzie oczywiście przedstawiany nasz program i plan naszych działań na przyszłość. Czyli kolejny pomysł na to, żeby przekonać Radomian do tego, żeby oddali głos na Polskie Stronnictwo Ludowe w najbliższych wyborach, czy to parlamentarnych, czy też samorządowych. Adam Duszyk, przewodniczący radomskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.